Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Tobie chwała, Narodzony, dla zbawienia wszystkich ludzi. Panie Jezu, Synu Matki, która z Ducha Cię poczęła. Tobie dzisiaj oddajemy myśli, słowa i uczynki. Ty przeniknij je swą łaską, aby godne były Ciebie. Twoja gwiazda betlejemska stała się już jasnym słońcem i oświeca drogę życia, którą chcemy iść ku Tobie. Chryste, któryś się objawił wielkim mędrcom i pasterzom, cześć i wieczne panowanie Ojcu, Tobie i Duchowi. Amen. Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. O Panie, jesteś sprawiedliwy i wyrok Twój jest słuszny. Dałeś swe postanowienia sprawiedliwie, kierując się wielką wiernością. Gorliwość mnie pożera, bo słów Twoich zapominają moi wrogowie. Twoje słowo jest wypróbowane w ogniu i sługa Twój je miłuje. Jestem mały i wzgardzony, nie zapominam o Twych postanowieniach. Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością na wieki, a prawo Twoje jest prawdą. Ucisk i utrapienia na mnie spadły. Moją rozkoszą są Twoje przykazania. Wieczna jest sprawiedliwość Twych napomnień. Daj mi je zrozumieć, a żyć będę. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie, bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani. Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły. Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach, o których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki. Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść. Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną Jego fale. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół. Wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia. Moje oczy słabną w nieszczęściu. Każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam. Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy staną cienie, by wielbić Ciebie? Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady? Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia? A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa. Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną? Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem. Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby. Zewsząd otoczyły mnie jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie. Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. W Bogu pokładam nadzieję, nie będę się lękał. Cóż może uczynić mi człowiek? Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy narodziny dla nieba świętego Szczepana, pierwszego męczennika, który się modlił nawet za swoich prześladowców. Daj nam naśladować jego przykład i naucz nas miłować nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.